No właśnie, filmik leci. Część trzecia. Bobrar Dąbrowski, część trzecia. Przed chwileczką mi się coś tam z filmem podziało. Przed momentem złapaliśmy szczupaka na woblerka Dąbrowskiego Kinga. Tylko teraz muszę go ładnie tutaj wypiąć. O, bo się tak złapał. Tak. Już. O, jest. Jest odpięty. I teraz go wypuścimy do wody. No, jak widzicie, ten kolor przypasował szczupakowi. No, pożegnaj się tutaj z naszymi widzami i płyń tam jeszcze, żebyś widać też jakiś miał ciekawy ślad. Możliwe, że go tu coś gryzło już wcześniej. Dobrze, puścimy go teraz do wody. Od razu dał susa do wody. No to cóż, powracamy do naszego woblerka. Wobler Dąbrowski King wcześniej był pokazany. Teraz pokazywałem Państwu Bolka. Bolek jest wersją wydłużoną. Produkujemy go od tego roku. No, ten już miał sporo, jak widzimy tutaj, sandacze, sum, szczupak, także też pięknie podbijane zęby. To jest ciekawe, że tutaj te sumy, już któryś wobler trzeci z rzędu mam odbite zęby właśnie w tą stronę, czyli on tak atakuje i tu ściska. Jakieś ciekawe te sumy, ponieważ w dwóch miejscach, nawet w trzech. Czech, bo tam jeszcze mogę się spodziewać w tym trzecim, że tam był ten sum, bo też nie na innym woblerze z kolei zostały ładne zęby. Wobler Dąbrowski King był krótszy i troszeczkę grubszy. Ten jest szczuplejszy, dlatego żeby go dopasować do połowu również bolenia. Właśnie się wybieram do Czchowa. Mam nadzieję, że nie za późno. Może jeszcze zdążę. Więc możemy się tam spotkać na Dunajcu. Natomiast bardzo ładnie spisał się przy połowie szczupaka i sandacza. No i teraz też. 26 listopada. Późno już jest, ale jak widzimy, jeszcze ryba atakuje, więc polecam Was. Zapraszam jeszcze na wędkowanie i skorzystajmy z tej pięknej jesiennej aury, póki nie ma śniegu. No. I spróbujemy w takim razie założyć teraz innego woblerka. Ten się bardzo ładnie spisał. Dziękuję i zapraszam na część czwartą.